dobrze wrzuciłem? No jedynka jest, no. Jedziemy. Zwolnij sobie to. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj w naszym studiu. Dziś moim gościem jest Dawid Kozioł. Tak, dzień dobry. Agent specjalny nabył nową własność. Dokładnie tak. Stwierdziliśmy, że kupujemy nieruchomości, kupujemy też ruchomości. Obiecaliśmy Wam ostatnio, że się będziemy rozwijać. No i też rozwijamy się, bo kupiliśmy nowy kanał. Kupiliśmy kanał Filipa Nowobilskiego i będziemy nagrywać teraz tutaj. Teraz już nie będzie dużego w maluchu, będzie dwóch małych w maluchu. Dwóch małych w maluchu. Jaki dzisiaj temat? Bo jednak nagrywamy odcinek. Tak jest. Dzisiaj zajmujemy się tematem bezpieczny kredyt 2% oraz konto mieszkaniowe. Zapraszamy. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Drodzy Państwo, muszę Wam powiedzieć, że był to żart. Grzegorz poleciał na swoje nagranie, ale nie mógł sobie odmówić przyjemności sprowadzenia tego samochodu. Z racji tego, że mam zainstalowane nowe fotele, o których przygotuję kiedyś osobny materiał, albo przynajmniej wstawkę do niego, no to nie mogliśmy się w trójkę pomieścić, bo zrealizowałem wizję pod tytułem zniwelowanie karkołamaczy i zastąpienie ich siedzeniami kubełkowymi. Powiedz mi, Dawidzie, ilu 30-latków mniej więcej mieszka w swoich domach rodzinnych i dlaczego ten proces trwa, skoro młode osoby 30-letnie już powinny myśleć o jakimś usamodzielnieniu się albo już nawet stawianiu odważnych życiowych kroków, a wciąż coś ich blokuje? No, Polska jest na czele krajów Unii Europejskiej, które wykazują się wielkim odsetkiem osób mieszkających, a nawet nie do 30, do 34 roku życia, bo takie badania Eurostatu ostatnio czytałem, jest na czele i 49% się szacuje osób w wieku od 18 do 34 lata mieszka dalej z rodzicami. I powodów jest wiele tej sytuacji. Oczywiście to, co możemy najczęściej przeczytać w tej materii, to jest element związany z małą ilością dostępności mieszkań. Ale z jednej strony jesteśmy na czele, bo jeszcze są tylko trzy kraje inne. Pamiętam, że Malta jest na największym poziomie była w tej kwestii. To jest już druga strona medalu, że my się tak często nie kredytujemy jak Zachód. Nasz współczynnik zakredytowania względem możliwości finansowych, czyli tego, czym dysponuje gospodarstwo domowe, jest z drugiej strony jedno z najniższych względem w Unii Europejskiej. Czyli my jeszcze się nie zakredytowaliśmy. I to, co szacują ekonomiści, że to jest ze względu na to, że jest mała ilość dostępnych dóbr, które możemy zakupić w tej sytuacji mieszkań. Czy tak jest? No to niech każdy sobie sam odpowie, czy to kwestia dóbr, czy kwestia ceny, czy innych rzeczy, ale tak właśnie jest. Ostatnimi czasy na rynku pojawił się bezpieczny kredyt 2%. To jest odpowiedź Państwa na potrzeby tych młodych osób, które chciałyby się usamodzielnić. Myślę, że nie będziemy tutaj rozstrzygać, czy mieszkanie powinno być prawem, czy przywilejem, czy jakimś środkiem inwestycyjnym, bo to jest na zupełnie inną rozmowę aspekt. Natomiast zastanawiam się, do kogo stricte jest zaadresowany ten program. No i co najważniejsze, chcę, żeby ten wywiad z Tobą w tym zakresie był merytoryczny i był takim swego rodzaju wademekum w kontekście właśnie bezpiecznego kredytu. Jasna sprawa. No, program z punktu założeń jest skierowany do osób, które nie posiadają mieszkania, domu, czyli nieruchomości na cele bytowe, na cele mieszkaniowe, z pewnymi wyjątkami, o których na pewno warto wspomnieć podczas tej rozmowy, ale do nich przejdziemy później. Dla osób do 45 roku życia, a precyzując jeszcze mocniej, jeden z kredytobiorców musi być poniżej 45 roku życia, więc partner lub małżonek lub żona, mąż mogą być wyżej tego wieku. Więc mówimy tu o osobach, które nie miały, nie mają w tym momencie jeszcze swojego mieszkania bądź domu. Do tych osób jest adresowany ten program. Wyjątków jest kilka, które za chwilę omówimy. Są różne kwoty, są różne parametry, które trzeba spełnić, żeby w ogóle otrzymać te dopłaty, ale trzeba powiedzieć jasno, one są naprawdę na wysokim poziomie. A czy można być posiadaczem nieruchomości i otrzymać zarazem ten bezpieczny 2% kredyt? Tak, ale tu trzeba sprecyzować, co to oznacza, to możliwość posiadania. Pierwszym taką możliwością jest to, że posiadamy i uzyskaliśmy to w drodze dziedziczenia, tą nieruchomość, i własność w tej nieruchomości nie przekracza 50% własności.
To jest jedna z takich możliwości. Druga, możemy posiadać nawet 100%, ale decyzją organu administracyjnego zostało nałożone brak możliwości mieszkania, czyli wyłączony z użytkowania został ten budynek, na przykład przez katastrofę budowlaną. I taką własność możemy mieć. No i dalej precyzując, grunty również są nieruchomościami, więc możemy mieć na własność grunt, który albo została rozpoczęta budowa lub jeszcze nie i w zależności od tej drugiej sytuacji jest inna kwota, którą możemy uzyskać, ale możemy mieć na własność grunt, na którym zamierzamy budować nieruchomość i będziemy spełniali warunki co do tego programu, ale jeżeli posiadamy mieszkanie, dom, no to lub posiadaliśmy i sprzedaliśmy, to nie możemy spełniać, to nie spełniamy warunków w tym programie. A jaki jest minimalny okres kredytowania? 15 lat to jest minimalny okres kredytowania, a maksymalny okres kredytowania jednocześnie jest 35 lat. I w tych parametrach, w okresach należy umiejscowić wniosek kredytowy. I pamiętajmy jeszcze o tym, że od okresu, który przyjmujemy, nie jest tylko kwestia tego, który przyjmujemy i zakładamy, że będziemy chcieli spłacać, to jedna kwestia nasza chęć, a druga kwestia zdolność kredytowa. Czym dłuższy okres kredytowy, tym mniejsza rata, a mniejsza rata daje możliwość zwiększenia zdolności kredytowej. Więc tutaj trzeba również brać pod uwagę ten element. Na wysokość rat często też wpływa możliwość nadpłacania i faktycznie niwelowanie tego zadłużenia w czasie i spłacenie go finalnie dużo szybciej niż pierwotnie estymowaliśmy, ale czy kredyt ten bezpieczny 2% warto nadpłacać? Jak najbardziej. Każde zobowiązanie finansowe warto nadpłacać, bo dług po prostu rodzi koszty, a jeżeli go spłacamy wcześniej, te koszty zmniejszamy. I w tym programie jak najbardziej mamy możliwość nadpłacania tego zobowiązania. Czyli niwelujemy w pierwszej kolejności tą część odsetkową. Tak, zmniejszamy jej wymiar, ponieważ kapitał, jeżeli zmniejszamy kapitał, który pozostaje do spłaty poprzez nadpłacanie tego kapitału, to kolejne odsetki, które są naliczane, są po prostu mniejszego wymiaru. Niemniej należałoby tutaj jasno określić, że nadpłacanie w tym programie dowolne jest możliwe dopiero po 3 latach, czyli po 36 miesiącach od uruchomienia kredytu. Oczywiście są możliwości nadpłacania wcześniej w tym programie i to są wyjątki, które warto byłoby omówić. Żeby zrozumieć, jakie te wyjątki są, to trzeba jeszcze dodać do tego kilka elementów, bo w tym programie należy mieć wkład własny, ale można go ująć poprzez coś zupełnie innego niż włożenie środków finansowych do tego programu jako wkład własny lub nieruchomości, która również może być wkładem własnym. Można uzyskać z BGK gwarancję na tak zwany wkład własny, która pozwala nam w tym momencie nie posiadać wkładu własnego i przyjść do tego programu, bo to jest łączenie dwóch możliwych programów, które są na rynku jednocześnie. Koszt takiego czegoś wynosi 1% od kwoty gwarancji jednorazowo. Czyli jeżeli mamy gwarancję na poziomie 100 tysięcy złotych, to koszt 1% to jest 1000 zł jednorazowo, a gwarancja 100 tysięcy, to jest maksymalny pułap tej gwarancji, pozwala nam zaciągnąć kredyt na wysokość 500 tysięcy złotych, bo to spełnia 20% obowiązkowego wkładu własnego. Dlaczego o tym mówię? Bo wracając do nadpłacania kredytu wcześniej niż 36 miesięcy, to jeżeli właśnie uzyskaliśmy taką gwarancję z BGK, to tą wartość nad tej gwarancji możemy zacząć już wcześniej nadpłacać. To jest wyjątek, który w tym programie występuje, dlatego najpierw zacząłem od tej gwarancji, żeby wyjaśnić, że to w kwestii nadpłaty w ten sposób wygląda. Dalej z punktu nadpłat są inne wyjątki. Wkład własny jest ograniczony w tym programie do 200 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że jeżeli kwota kredytu, a to jest właśnie wymiar, który możemy uzyskać, 500 tysięcy złotych dla singla i 600 tysięcy złotych dla singla z dzieckiem, dla pary z dzieckiem, dla małżeństwa, bo to jest drugi próg, czyli 600 tysięcy złotych te osoby mogą uzyskać, to oznacza, że jeżeli wkład własny maksymalny jest 200 tysięcy, to singiel może zakupić nieruchomość za 700 tysięcy, bo 500 plus 200, a wszystkie inne osoby, czyli singiel z dzieckiem, para z dzieckiem i małżeństwo, mogą za 600 tysięcy plus 200, czyli za 800 tysięcy. W ten sposób mamy ustanowione limity transakcyjne. I co do tych limitów transakcyjnych również można odnosić się w kwestii nadpłat. Dlaczego? Dlatego, że możemy wcześniej zacząć nadpłacać ten kredyt, jeżeli nie skorzystaliśmy z puli maksymalnego wkładu własnego 200 tysięcy złotych. Co to oznacza? Włożyliśmy 150 tysięcy jako wkład własny. To do 200 tysięcy możemy już wcześniej nadpłacać to zobowiązanie. No i ostatni wyjątek, najtrudniejszy do wyjaśnienia, ale chętnie go wyjaśnię. Mówiący o tym, że tu mamy do czynienia ze stałą
stopą procentową i z ratami malejącymi. Pierwsza rata jest najwyższa i każda kolejna rata jest coraz mniejsza w pierwszych 5 latach. I można nadpłacać w tych pierwszych 3 latach również różnicę między pierwotną pierwszą ratą, a kolejną, która jest aktualna. I to są wszystkie wyjątki. Wiem, że już o tym mówiłeś, ale tak w formie podsumowania. Nie trzeba mieć wkładu własnego, można wspierać się gwarancją i nie trzeba też, znaczy można oczywiście mieć wkład, ale do wysokości 200 tysięcy. Mówiłem o tych kwotach, ile singiel, ile para z dzieckiem, singiel z dzieckiem i małżeństwo, 600 tysięcy. Oczywiście. Te wartości. Ale to nie są limity jedyne, bo jeszcze mamy sytuację, w której masz powiedzmy grunt, ale rozpocząłeś na nim budowę. I w momencie, jeżeli rozpocząłeś budowę, to masz inne limity na dokończenie domu. Dla singla 100 tysięcy złotych, a dla pozostałych grup, które wymieniałem wcześniej, 150 tysięcy. I dodatkowo całość Twojej realizacji nie może przekroczyć wartości 1 000 000 złotych z działką i całą realizacją. Okej, okay, natomiast powiedz mi w takim razie, co trzeba zrobić, żeby dostać taki kredyt, bo no, myślę, że to jest coś, co jest najważniejsze dla potencjalnych kredytobiorców, by poznać te warunki. Ja bardzo mocno zachęcam w takich tematach, które są ważne dla wielu Polaków, zaznajomić się z tym mocniej niż standardowo zaznajomiamy się z tematami, które podejmujemy. Bo często to są zobowiązania, które płacimy 20-30 lat. To jest duży okres czasu. Oczywiście ten program ma dopłatę przez 120 miesięcy, bo to nie powiedzieliśmy, więc powiedzmy sobie. Liczone na pierwsze 5 lat i potem kolejne 5 lat, ale zobowiązanie bierzemy na dłuższy okres. Dlatego z tym programem warto się zapoznać, typu oglądając takie nagrania jak to, uzyskać informacje, poczytać kilka poradników, wejść nawet na stronę rządową, na której są te informacje również dostępne. Pierwsze mieszkanie gov.pl to jest też miejsce, w którym można znaleźć wiedzę z tego zakresu i pozostawię ten link może w sekcji komentarzy. Ja myślę, że warto, bo ja sam wchodziłem na tą stronę, uzyskując jakieś informacje i tam są bardzo fajne przykłady, które wyjaśniają ten temat w taki sposób, że jest to naprawdę szeroko, jeżeli chodzi o taką stronę. Dobrze. Jeździmy sobie po ulicach Bielska Białej. To jest miasto nazywane takim małym Wiedniem. Nie sposób się z tym określeniem nie zgodzić. Przyznam szczerze, że tutaj Dawid mnie cały czas nawiguje, czy w prawo, czy w lewo, gdzieś poza deską rozdzielczą jest ten ruch ręką wykonywany, ale ja sobie teraz po prostu pobłądzę po okolicy, dam się tutaj zgubić, więc już się zwalniam z tego obowiązku nawigowania mnie w dalszej części rozmowy. Natomiast co stanie się z kredytem, jeśli postanowimy po na przykład 3 latach wynająć nieruchomość? No to jest normalna kwestia, prawda? Ludzie zmieniają swoje potrzeby, zmieniają miejsce zamieszkania, a jednak lokum już jest. Jest kilka takich elementów, które mogą spowodować wstrzymanie dalszych dopłat. I to warto tutaj mocno omówić. Jednym z takich właśnie możliwości wstrzymania dopłat jest przeznaczenie tej nieruchomości na inny cel niż mieszkaniowy dla samego siebie. Jeżeli mówimy o wynajmie dla osoby trzeciej lub dzierżawieniu lub użyczeniu takiej nieruchomości, to jest inny cel już niż mieszkaniowy, w tym momencie tracimy dalsze dopłaty. Nie te, które uzyskiwaliśmy wcześniej, ale dalsze. Więc w tej sytuacji utracimy te dopłaty. Dlatego z tym programem warto się zapoznać, żeby wiedzieć, jakie takie są sytuacje, które niektóre są logiczne, typu sprzedaż nieruchomości. Sprzedajesz nieruchomość, tracisz dalsze dopłaty. Upadłość konsumencka. Są takie rzeczy i one są normalne, ale należy je znać, żeby po prostu być spokojnym, bo może się wydawać, że są jakieś rzeczy, które mogą spowodować, że wszystkie dopłaty stracimy. Wiele razy takie rzeczy czytałem. Nie ma takiej rzeczy w tym programie oprócz jednej rzeczy. I też dla mnie logicznej. Będziemy zobowiązani do zwrotu wszystkich środków, które otrzymaliśmy jako dopłata wraz z odsetkami, jeżeli popełnimy oszustwo kredytowe i uzyskamy wyrok sądowy z tego tytułu, typu oświadczymy nieprawdę na wniosku kredytowym. Czy nie mamy mieszkania, mamy mieszkanie. Różne typu możemy dać oświadczenia niezgodne z prawdą i to może być zasądzone jako wyrok sądowy. Wtedy zwracamy wszystko plus odsetki, ale nie ma sytuacji takiej, która powoduje zwrot już otrzymanych, tylko ewentualnie zaprzestanie dalszych dopłat, jak na przykład wynajęcie tej nieruchomości osoby trzeciej. A czy budownictwo społeczne i komunalne jest alternatywą dla projektu Bezpieczny Kredyt 2%? Bo wyobrażam to sobie w ten sposób, że też nie każdego stać na to, by móc wziąć udział w tym programie, a jednak każdy gdzieś musi mieszkać, prawda?
Tak, to jest główna potrzeba, jedna z naszych głównych potrzeb jako ludzi, że potrzebujemy mieć miejsce do zamieszkania. Oczywiście każdy program ma swoich odbiorców. W ten sposób mogę na ten temat odpowiedzieć, bo też możemy powiedzieć, że bezpieczny kredyt 2% jest dla pewnej grupy społecznej. Jeżeli ktoś kupił 10 lat temu mieszkanie albo dostał w darowiźnie całość, albo właśnie, nawet ostatnio słyszałem, przysługę komuś zrobił w ten sposób, a już nie opisując szczegółów, i teraz już jest pozbawiony tego programu, no to szuka innych rozwiązań. Każdy program ma swoich odbiorców. Ten program, to co mogę powiedzieć jeszcze więcej, no to jest jeden z najlepszych z punktu tego, co może odbiorca otrzymać na rynku. Ale mówisz o społecznym czy komunalnym budownictwie, czy w tym momencie mówię o kredycie 2%. Kredycie 2%. Dalej do niego nawiązuję. Jeżeli chodzi o społeczne i komunalne, to są po prostu, wskazuję, kolejne programy, które mają swoich odbiorców, no bo też nie każdy może z nich korzystać i nie każdy będzie chciał z nich korzystać w tej materii. Jasne. Myślę, że ten wątek też możemy rozwinąć na przykład w opisie filmu, gdyby ktoś był właśnie zainteresowany pozostałymi kwestiami związanymi z innymi programami tego typu. Pojawiła się też ostatnimi czasy możliwość oszczędzania za sprawą konta mieszkaniowego i zastanawiam się, w jaki sposób ten program działa, w jaki sposób widzowie mogą z niego skorzystać. No jest to ciekawy program, muszę przyznać, ze względu na to, że to jest jedna z lepszych alternatyw oszczędnościowych z prostych instrumentów finansowych na rynku. I tak bym to ujął. Podstawowo mówiąc, jest to program skierowany do tej samej grupy osób, którym jest kredyt 2%, ale mogą być to osoby, które nie chcą dzisiaj, albo nie stać ich, albo potrzebują jeszcze dooszczędzić środki, no to nie będą teraz korzystali z kredytu ubezpieczeń 2%, tylko chcieliby uzbierać te środki w jakimś okresie czasu. I ten program mówi o tym, że możemy do niego dołączyć. Żeby wziąć na przykład mniejszy kredyt, prawda? Na przykład w przyszłości, dokładnie. I teraz w jakiś sposób zaoszczędzić, nawet zyskać w jakiś sposób nominalny na tym oszczędzaniu. Program jest dla osób między 13 a 45 rokiem życia, więc nawet osoba, która ma 13, 14, 15 lat... Ma pieniądze z komunii. Tak, mogłaby do tego wejść, tylko że trzeba ten program zrozumieć, żeby w niego wejść. I żeby zrozumieć ten program, trzeba pamiętać o jednej rzeczy na samym początku. Tutaj państwo zachęca do regularności, czyli po pierwsze, program jest od 3 do 10 lat. I ważne jest w nim to, że w ciągu roku musi nastąpić minimalnie 11 wpłat. Nie może być tak, że wpłacisz raz w roku. Musi być 11 wpłat minimalnie, najlepiej 12, ale masz prawo do tak zwanych wakacji jednomiesięcznych w każdym roku do oszczędności. I oszczędzamy od 500 do 2000 zł miesięcznie, co określa, że między 6 tysięcy a 24 tysiące rocznie, mówiąc, nie korzystając z wakacji tego jednego miesiąca. I należy być regularnym, by otrzymać premię mieszkaniową. Premia mieszkaniowa wyrażona w procentach i fajna premia, muszę przyznać, ponieważ liczona jest co roku, wypłacona jest na końcu, ale liczona jest co roku i opierana jest o albo wskaźnik inflacji, jako parametr podnoszący tą wartość nominalną tych oszczędności, albo o wskaźnik średniego wzrostu na rynku nieruchomości. I decyduje wyższa wartość w tym kontekście. I teraz jedna ważna sprawa, którą w tym programie fajnie byłoby ująć, bo może z tego programu akurat korzystać osoba, która ma mieszkanie i w nim mieszka, w przeciwieństwie do kredytu 2%. Jest pewnego rodzaju wyjątek, bo mamy takie sytuacje, że ktoś na przykład ma trójkę dzieci, ma mieszkanie 40 metrów, 50 metrów, no i chciałby zmienić to mieszkanie. Więc ten program również jest dla takich osób. I te wyjątki są w sytuacji dzieci. I od ilości dzieci zależy metraż mieszkania, który możesz posiadać, żeby wejść do tego programu. Mówiąc inaczej, znaczy mówiąc konkretniej, 50 metrów kwadratowych nie może przekraczać to mieszkanie, jeżeli mamy dwójkę dzieci. Jeżeli mamy trójkę dzieci, mieszkanie nie może przekraczać 75 metrów. Jeżeli czwórkę, to nie może 90 metrów kwadratowych, a od piątki to już dowolnie jaka powierzchnia i możemy korzystać i tak z tego programu, bo prawdopodobnie będziemy chcieli zmienić na coś większego. Przedstawiłeś przed chwileczką kilka możliwości zaoszczędzenia na własne mieszkanie. Masz jeszcze jakieś alternatywy dla tych programów? No, to, co my dzisiaj omawiamy, to omawiamy programy państwowe, programy rządowe z punktu wsparcia finansowego. Więc wsparcie to jest jedna z możliwości, żeby przyspieszyć lub zmniejszyć jakby ten koszt relatywny poniesiony do nabycia danej nieruchomości. Ale to, co możemy jeszcze robić i każdego zachęcam, i to nie jest już zależne od tego, ile masz lat, jaki jest program aktualnie albo czegokolwiek innego, to jest Twój rozsądek finansowy. Świadomość finansowa, rozsądek finansowy, edukacja finansowa, którą potrzebujesz, moim zdaniem każdy potrzebuje uzyskać. I głównym narzędziem do pracy w finansach jest dochód.
A głównym obciążeniem każdego narzędzia pod tytułem dochód są wydatki. I praca w dochodach i wydatkach pozwala bardziej świadomym finansowo i chętnym do zaangażowania się w ten temat uzyskiwać ciekawe z tego tytułu rezultaty. Widać to w Polsce, że w ostatnich latach ludzie coraz bardziej interesują się świadomością finansową, bo wiedzą, że warto. Wiedzą, że warto. Tyle, że często jesteśmy sami się zniechęcami, ponieważ trzeba wykonać tą pracę. I ta praca, to mówię o tym, że to jest praca z finansami osobistymi w gospodarstwie domowym. No ale to jest praca, za którą w zasadzie możemy pobrać wynagrodzenie, no tak. Bo umówmy się, jeśli jesteśmy bardziej świadomymi konsumentami, to wybieramy lepszą decyzję, znaczy podejmuje lepszą decyzję i dzięki temu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. A pieniądze to jest czas. Tak. A pieniądze to jest czas, bo jeżeli idziemy do pracy i w pracy uzyskujemy jakąś dniówkę, załóżmy 200 zł, mamy dniówki w pracy i teraz te 200 zł w jakiś sposób mniej wydam, zaoszczędzę, nie stracę, to jest nie jest zaoszczędzenie 200 zł, tylko zaoszczędzenie 8 godzin pracy, czyli 8 godzin życia. A zastanawiam się, w jaki sposób przeciętny Polak może zbudować prawidłowy, dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i w co on powinien być przede wszystkim zaopatrzony, Twoim zdaniem? To jest świetny temat. Bardzo lubię rozmawiać o inwestycjach. Ale tutaj warto powiedzieć na samym początku to, co zaobserwowałem w elemencie inwestycji, czyli bardzo dużo osób interesuje się inwestycjami, ponieważ, powiem to wprost, łudzą się uzyskanym zyskiem, który jest potencjalnym, a tak naprawdę dla nich nie jest potencjalny, nie będzie rzeczywisty, w imię tego, żeby nie pracować albo zmniejszyć czas pracy i zrobić to łatwo i szybko. Często popadają w sytuację taką, w której zaczynają spekulować inwestycyjnie, czyli grać na spadki albo powodować sobie sytuację obciążonego dużego ryzyka do całości ich sytuacji finansowej i tracą. Dla inwestorów, którzy są na tym rynku bardziej doświadczeni, to jest tak zwany kapitał inwestycyjny do pozyskania dla rekinów inwestycyjnych. Zanim zajmujemy się inwestycjami, trzeba mieć zrobiony backup. Tym backupem inwestycyjnym, czy w ogóle gospodarstwa domowego finansu, powinna być rezerwa finansowa. Ja to nazywam żelazna rezerwa. Bez żelaznej rezerwy i dobrej strategii majątkowej nie powinno się inwestować. Parę słów o tym. Majątek każdego gospodarstwa domowego powinien być podzielony filozoficznie na kartce, rozpisane raz na kwartał do rozmyśleń, do refleksji, na trzy grupy. Rezerwa, to co mnie zabezpiecza lub przygotowuje na przyszłe wydatki. Majątek bytowy, to co jest tym, co jest dla mnie niezbędne do życia. Mieszkanie, dom, samochód, rower, laptop. I majątek inwestycyjny, to co przygotowuje mnie na przyszłość finansową. Jedno od drugiego jest w pewien sposób uzależnione, jedno od drugiego nie jest do pominięcia, tak to powiem, nie jest do pominięcia. I często co ludzie robią źle, bo o tym chcę powiedzieć, to rozmyślają o inwestycjach, mają 20 tysięcy, 10 tysięcy, 30 tysięcy złotych, jedyne środki finansowe, pakują się w tematy inwestycyjne, których nie rozumieją, na których coś się dzieje, bo jest jakieś wahanie rynkowe, to wychodzą szybciej, bo się boją, albo nawet nie ma wahania rynkowego, ale coś się stało w strefie prywatnej, potrzebują podjąć te środki, ale nie mają rezerwy zbudowanej żelaznej. I nie mogą podjąć ich z tej kubki zbudowanej na to, więc podejmują z inwestycji, przez co tracą. Więc tu chodzi o filozofię inwestycyjną, filozofię majątkową, a zbiór aktywów, które możemy korzystać na rynku, jest olbrzymi. Aktywa są różne. Możemy uzyskiwać na aktywach, wiesz, większą stopę zwrotu, mniejszą stopę, większe ryzyko, mniejsze ryzyko, ale kluczem do inwestowania, nieważne jakim wynikiem, takim, wiesz, relatywnie wysokim, niskim, nieważne, kluczem jest element bezpieczeństwa gospodarstwa domowego i spokój psychologiczny inwestora. Bez tego działania podejmujemy decyzje emocjami, a emocje w finansach prowadzą do straty. A w jaki sposób Twój portfel inwestycyjny jest zdywersyfikowany? Bo wiem, że nie chcesz tutaj wygłaszać jakichś daleko idących i ogólnych sądów, więc ciekaw jestem, jak te proporcje u Ciebie wyglądają stricte. Z przyjemnością odpowiem na to, tylko że zacznę od tego, że proszę nie traktować wypowiedzi jako doradztwa inwestycyjnego w tym temacie. Z wiadomych względów i jednocześnie nie wzorować się na tym, bo to wynika z mojego doświadczenia, z moich przekonań i ktoś, kto teraz to słucha, może mieć zupełnie inne podejście do tego tematu. I to trzeba mieć na początku na uwadze. I każdy, kto teraz to słucha, musi wiedzieć, że to jest trudne mówić do ogółu w sposób inwestycji, tak żeby być precyzyjnym jeszcze przy okazji. No mój portfel inwestycyjny, czyli w ogóle portfel majątkowy, zacznę od tego. Żelazna rezerwa, 6-krotność moich miesięcznych wydatków jest ulokowana w elemencie złota fizycznego i waluty dolar i franka szwajcarskiego. Waluta, dolar i frank szwajcarski, gotówka, złoto fizyczne. To jest mój backup. Jeżeli będę potrzebował na coś wydać, to mam na pół roku życia. To jest rezerwa finansowa i nie traktuję tego jako majątek inwestycyjny, nie podejmuję tego. Dzięki temu mam spokój psychiczny w elemencie inwestycji, do których teraz podchodzę.
w inwestycjach, nie mam to przygotowane przed sobą, więc będę mówił około. Mam około 35% do 40% w nieruchomościach w Polsce. Kolejna sprawa, mam tam również element złota w nieznacznym stopniu, w elemencie inwestycyjnym i srebra fizycznego, który mam, posiadam po prostu. I on jest, nie jest to duży poziom. Kilkanaście procent mam w rynku akcyjnym. WIG20, WIG40, WIG80. Mówimy o ETF-ach oczywiście. ETF Vanguard 80/20, taki globalny ETF, który może widzowie znają. I oczywiście mam również fundusz inwestycyjny, taki zarządzany globalny. W akcyjny rynek inwestuję regularnie, z miesięcznego dochodu. Nie inwestuję tam większymi skokami finansowymi. Gram na strategię długofalową, 15-20-letnią, kupując co miesiąc i uśredniając cenę zakupu, nie patrząc na wahania cenowe. I to jest podstawa mojego portfela inwestycyjnego. W tym jeszcze mam tam kilkanaście czy 20% gotówki, ponieważ czekam na zakupy, ponieważ spodziewam się w październiku tego roku dalszych przecen, z których będę mógł korzystać. Podstawowo tak wygląda mój portfel, bez przygotowania, bo jakbym przygotował liczby, to byśmy mieli precyzję już w tym związaną. No, brzmi to imponująco, natomiast też droga do tej świadomości była, myślę, że długa i wyboista. W jaki sposób tę edukację można, Twoim zdaniem, rozpocząć od zera? No, jest sporo różnego typu treści w internecie, choćby Wasz kanał też tyczy się stricte edukacji, prawda? Tak, edukujemy i to z elementu finansów, zdrowia, świadomości, wiele rzeczy mamy takich związanych na kanale, no ale skupiając się na finansach, jak zacząć, bo to jest dobre pytanie. Warto słuchać polskiego YouTube'a, ponieważ na polskim YouTube jest bardzo dużo merytorycznych, fajnych treści, naprawdę. To na Twoim kanale, na wielu innych kanałach, które mógłbym wymienić Ty i ja, są bardzo fajne, merytoryczne treści. Ale samo słuchanie za wiele nie daje, wpadamy w pułapkę bierności, często oglądamy to jak serial. Teraz ktoś słucha naszego nagrania, wysłuchał, niektórzy powiedzą, że to jest fajne, niektórzy, że nie. Ci, co fajne, powiedzą ok, ale za tydzień już nie pamiętają tej treści, którą tu uzyskali. Dla nich to jakby to taka sytuacja, jakby tego nie słuchali prawie jest. Więc należy działać. A działanie to już jest troszeczkę trudniejsza sprawa, ponieważ wynika z determinacji własnej, z osiągnięcia odpowiedzi na jedno ważne pytanie. Często ludzie mówią, że ważne określić jest cele. Coachowie o tym komunikują często. Ja się z tym zgadzam, ale to trzeba umieć robić. Mało kto umie. Znacznie prościej jest powiedzieć sobie, jak ja nie chcę żyć. Jeżeli ja umiem odpowiedzieć na pytanie, jak ja nie chcę żyć, to wiem, co mi zaczyna przeszkadzać i zaczynam pracować z tym, co mi przeszkadza, jeżeli to są finanse, bo o tym chcemy mówić, no to kluczem znów jest praca z podstawami, bo podstaw się nie nauczyliśmy wcześniej. To jest 90% ponad w Polsce ludzi nie ma podstaw świadomości finansowej, nie zna podstawowych narzędzi finansowych. I nie mówię o technicznych aspektach, tylko o dobrych nawykach, mieć odpowiednie przekonanie. Zrozumieć, że nie warto kredytować się na coś, na co nas nie stać. Wyjątkiem nieruchomości na cele bytowe, mieszkaniowe, ale nie warto się kredytować na komórkę, którą nie potrzebujemy, albo nie warto na laptop, który nie potrzebujemy, bo ten spełnia swoje funkcje. To wynika z przekonań, z konsumpcjonizmu, z tego, co nam trochę reklamodawcy wpajają. Do głowy. I warto wyjść z tej filozofii i zbudować sobie zdrową tożsamość finansową. A zdrowa tożsamość finansowa to jest kwestia filozofii, praktycznych narzędzi i odpowiedniej pracy na co dzień. I teraz my na kanale stwierdziliśmy, dobra, to zróbmy coś więcej. I zrobiliśmy. I to jest coś, co budzi dużo nas emocji i cieszymy się z tego bardzo, a mianowicie metamorfoza finansowa. Projekt, który mamy nadzieję, że rewolucjonizuje element edukacji finansowej w Polsce, bo będzie to bezpłatna platforma w formie kursu finansowa. I myślę, że w tym momencie postawimy kropeczkę, taką zapowiedzią skończymy ten wątek i zachęcimy widzów do researchu już we własnym zakresie, też na Waszych mediach społecznościowych. Powiedz mi proszę, Dawidzie, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać? Przyjemnością wielką, tak? Słuchajcie dużego w maluchu, bo dobrze i mądrze gada. Bardzo mi miło, ale to w zasadzie Ty głównie w czasie tego wywiadu miałeś okazję się wypowiedzieć na wiele istotnych dla Polaków tematów. No i myślę, że też warto sobie z tego wywiadu albo zrobić notatki, albo przy okazji podejmowania decyzji zakupowej powrócić do tego bądź innych materiałów związanych chociażby z bezpiecznym kredytem. Jedną rzecz 2%. Mogę dorzucić jeszcze. Mamy taki
poradnik czy zbiór informacji o bezpiecznym kredycie 2% i koncie mieszkaniowym. Możemy wrzucić go do linka. Są to informacje zgrupowane właśnie z tej strony rządowej, te najważniejsze w jednym miejscu do podsumowania, bo ten program naprawdę nie jest mały, jeden i drugi zresztą, i warto się z nim zapoznać, jeżeli się tym interesujemy bardziej szczegółowo. Dlatego wrzućmy do linka jeszcze tego PDF-a z tymi informacjami, kto będzie chciał, to się mocniej zapozna i tam będzie odpowiedź na wiele innych pytań, które nie omówiliśmy tutaj, bo nie omówiliśmy wszystkiego, ale najważniejsze rzeczy padły. W opisie filmu znajdziecie więcej informacji. Tymczasem, Dawidzie, bardzo dziękuję Ci za spotkanie i do zobaczenia na drodze. Cześć. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.